Jest, zaczyna się. Pojawił się smoczek. Pojawił się smoczek przy logowaniu, więc już możemy chyba zacząć Drakterem grać. Zaczynamy. Haszysz, to stencyluję to imię. Jest! Jest Drakter, jest! Ale się hajpam, moje wewnętrzne dziecko jest właśnie w tym momencie sowicie karmione. Był smoczek na początku, przez chwileczkę tylko mam autologowanie, ale widać, że już wszystko jest tak, jak powinno być. Zobaczmy, jak się zacznie. Więc cofnę się i skasuję sobie Priest Inoculum Haszysz. Do smoka posłuchaj mi Haszysz. Delete charakter, delete Haszysz. I robimy nową postać. Drakter. Ok, wybiorę body type 2. I teraz customizacja. Zrobię go Haszysz. No i po prostu... Okej, okay, body type. Zacznijmy body type. Body size. Smok powinien być napakowany. No dobra, ten może być tak. Primary color. Zobaczmy, jest ile dostępny. Czerwony smok. Klasyczny. Chociaż powiem wam, że ten... Pasuje mi lepiej. Ten. Secondary color strength. O, okej. Ale jest zabawa. Jaram się. Body markings rough. None i spikes. O, yes. Okej, okay, no to będą spikes. No musi być jak najbardziej smoczy, prawda? Leg spikes też. Full. Full haszysz. Twarz. Horns. Non. Głupio wygląda bez non. Swept. Sleek. Collide. Ridged. Sickle. O. Oh. Plated. Thorns. Curled. Curved. Jezu, ile opcji do tych rogów. Horn color. Czarne, żeby pasowały z całą John Jewelry. Aha, tutaj. Nie, bez żadnej takiej tego. Wiecie, o co chodzi, nie? Jest dużo opcji, co też cieszy. No może to jest troszeczkę męczące. Bo u mnie im większy wybór, tym jest ze mną gorzej. Ale z drugiej strony można sobie dopasować tak, jak się chce. Snout. Ancient, to jest to. Chociaż ten stone... stone mi się podoba. Blue, ja mam oczy blue, więc będzie blue. No, to by pasowało mi, żeby było krótsze, ale teraz zostawimy. Tak, cheek. Jak się jeszcze pojawią opcje do kustomizacji tego typa tam, to w ogóle będzie wesoło. Aha, Jezus Maria, takie jest? Ja chcę już grać. Shoulders? Ej, no fajnie w sumie, że można. Takie coś. Arm spikes. Kurde, powiem wam szczerze, że jestem zaskoczony tymi opcjami wyboru. Ale chyba wybiorę to, co było defaultowo. Nie, niech chodzi z gołymi jajami, nie? Ha, jeszcze można stagować tego typa, to już jest porażka, nie? Porażką jest to, że nie można mu zdjąć tych, kurwa, rzeczy z ryja. Uważam, że to jest największy minus tej postaci. Że powinien wyglądać jak najbardziej człowiekiem. Szukam teraz takich włosów, które będą pasować. Może taką fryzę, jaką ma mój syn. Dobra, hair color. Na Wiedźmina. Tak, i beard, goatee. Ja mam goatee normalnie. A, czyli można go zrobić jak najbardziej człowieczego. Ale się jaram. Tutaj można mu kolczyków trochę walnąć, ale bez przesady. O właśnie, body scale, smoke. A, widzicie, czyli... Można go zrobić takiego jak najbardziej ludzkiego. No to dobrze, jeszcze nie jest tak źle. Można to zaakceptować, ale jak już smokiem, to zróbmy mu tak delikatnie przy może raf. Dobra! Myślę, że jestem już gotowy. Zaczynamy! Let's go! Haszysz. Okej, okay, Evoker. Nie może było innej klasy wybrać, nie? Dobra, no i...
Jazda. Welcome to How to Train Your Dragon by Blizzard with Little Hinge of Avatar. Jeśli widzieliście najnowszy cinematic ze smokami, to wiecie, o czym mówię. Osobiście, oficjalnie, technicznie mega super. Najlepszy dla mnie smaczek to ten Tuska rówiący ryby na początku. Cała reszta... Tego nie widziałem. Więc cinematic ten drugi mnie nie porwał. Technicznie rewelacja jak najbardziej. Jak powiedziałem, How to Train Your Dragon i Avatar. Ale, jak to ślicznie wygląda. Ale trzeba pamiętać o tym, że jak się pojawiły pandy, wszyscy narzekali, że Kung Fu Panda, o kurwa, co to jest, Kung Fu Panda. I tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba przyznać, że swoim lekkim duchem Pandaria była fajnym takim przerywnikiem w ciężkiej historii Azerothu. I uważam, że Dragon Flight może być tym samym. I okazało się, że Pandaria, pomimo narzekań ludzi, graczy i tak dalej, była jednym z najlepszych dodatków i uważam, że Dragonflight mimo wszystko ma ten sam potencjał. Ja dalej jestem zhypowany, dalej jestem zajarany, nie mogę też aż pogram, mam dzisiaj wolne do jeszcze jakieś 3 godzinki, poklikam sobie, zobaczymy, co się wydarzy, co zobaczymy. Och, dobra, ruszamy. Poczytamy questy. Dobra, zobaczmy naszego dyrektora. Ej, aha, już. Jak Demon Hunter ma skok. Jak mówiłem kiedyś we wcześniejszym filmiku, ja nie oglądałem gameplay z tej gry. Nie oglądałem gameplay, nie oglądałem żadnych recenzji, po to właśnie, żeby się zajarać i jak najwięcej, jak najbardziej wejść bez wiedzy w gameplay i miodność grania. A, czyli niczemu nie muszę trzymać z pasji, to jest fajne. Żegnajcie inne wszystkie gry. Żegnaj Cyberpunka. Żegnaj Cyberpunk, którego nie skończyłem. Witaj Dragonflight, zmieszany z Sea of Thieves. Aha, ja muszę sobie iść tam. Zobaczmy mapę, gdzie to jest w ogóle? Gdzie my jesteśmy? Są te planety. Aha, tutaj, ok. Dragon Isles. Już coś tu się pojawiło. A który mam level? 58, no dobrze, nie jest źle. No to fajnie. Oczywiście mówię, nie widziałem tego, nie wiedziałem, że tak jest. 58 level uważam, że jest fajnie. Po sobie go mogę polewelować i jeszcze zdążyć na rozpoczęcie dodatku. Co tu mamy? Tu mamy coś takiego. Tu jest Project Entity. With approval, flap your wings, knock. Yeah, okay. Okej, bardzo fajne. Dobrze, a piąteczka? Reduce falling speed. Fajnie, super. Coś w końcu, jakiś plasterek na moją zmęczoną życiem duszę i moje obolałe serce od tego wszystkiego, co się na świecie dzieje. Dzieci w szkole, cisza w domu. Widzicie, i to się przyznam, że nie wiem, czy nawet czy ten Evoker to może być tankiem, healem, czy tylko DPS-em. Aha, to jest bliska. Ładnie, ładnie. A to odpycha, dobrze. Nie wiem, flame. Super. A bugi ile? O! O! To jest miła niespodzianka. Czekajcie, trzeba ustawić opcję auto loot. Yes. Close na razie. To drzewko? Drzewka jeszcze nie ma. Czyli po prostu muszę wbić jakiś tam poziom, żeby zrobić drzewko. Okej. Okay. Kurde, aż żałuję, że dzisiaj idę do pracy. No, że nie mogę puścić całego dnia przy tej grze. I wbić i zrobić tyle, ile można zrobić na maksa. Z drugiej strony to też jest dzień. I pojutrze też jest dzień. Even fire. Fajnie wyglądają animacje. No nie trzeba przyznać, że no
jak na razie jest pozytywnie. Te nasze cinematiki są questionable, ale jak mówię, Pandaria też się zapowiedziała średnio, a wyszło na to, że było świetnie. Więc myślę, że nie ma co tutaj panikować i narzekać za dużo. Technicznie są rewelacyjnie. A że tam teraz w Blizzardzie siedzą Snowflake'i i inne mutanty. To już jest całkiem inna sprawa. Miejmy nadzieję, że jak mówiłem wczoraj w ostatnim filmie, tym dodatkiem Blizzard odkupi swoje winy i zresetuje sagę i general feeling about the game. Sorry, mam trochę katarek. Oczywiście znowu dzieci przyniosą ze szkoły jakieś srojstwa. Prepare to leave the crash. Okay. Syndra Thresh, can you bring down this barrier? Zuri! Just the reinforcements I needed. Have you found the Earth Warder? No. He is not in this chamber. But there is a... A different dragon. Come forth, loyal servants of Malagos. O, te mają świetne twarze. Gdybyś mógł taką twarz jak te właśnie, które nam biegają, to byłoby fajne. Ale nie mogę, czyli co, teraz co? To ja tam nie mogę sobie spaść? Czy mogę? Mam lecieć za nimi, pyk, pyk. Dobrze, zacznijmy od... Glide into the... okej. Okay. Ale fajne to jest. Going down, yeah, baby. On ma fajną twarz, ten nacierający. Taką bardziej kwadratową szczękę, co mi się podoba. Muszę pamiętać, że ja tu nie mogę się leczyć. Aaaa! Hold Alt while casting, ok. Trzymam Alt i kastuję. Ha! Pięknie, mogę się leczyć, to jest coś wspaniałego. Przynajmniej na początek grania, ej, no super. Nie wiem, czy to nie będzie taki trochę overpower ten Draktyr, ale zobaczmy. Na razie nie jest źle. Mogę healać sam siebie, ale czy będę mógł healać tego typa? A, w taki sposób, czyli normalnie na niego. Targetując go normalnie i po prostu atakując go, czyli wrogów palę, a przyjaciół leczę. Nic mi tutaj nie ucieczy. Szkoda tylko, że nie może strzelać ogniem jak biegnie. Ale nie jest źle. Jeszcze raz powtórzę, kosmetyka tej gry, teraz nowa, podoba mi się to, jak kastuje się czary, jak wygląda ten Netcastbar. Jestem człowiekiem o małych wymaganiach w większości czasu, więc nie jest źle. Ale wam powiem, że ok, teraz sobie gram, teraz jest fajnie, cieszę się bardzo, chciałbym to skończyć, ale z drugiej strony odblokowałem wczoraj piracką legendę na Sea of Thieves i już mnie ciągnie, żeby pójść i zobaczyć, jak się płynie po skarby Ateny, jak to wygląda. Ale to jest coś, co mi nie ucieknie. Sea of Thieves zawsze może poczekać. To jest ten fajny plus gry, że tam nie ma armoru, nie buduje się damage'u i skilla. Skill jest twoim skillem w grze, jak potrafisz się poruszać po padzie lub po klawiaturze. I tyle, więc poczeka sobie. Ale czekaj, czemu on mi nie chce healować w taki sposób? Trzymam Alt i jak naciskam z klawiatury, to mi to nie działa. Muszę trzymać Alt i nacisnąć sobie klawisz czar, klawiszem myszki. Nie wiem, czy to widać mojej klawiatury, bo mam Logitech G11. Jeśli nie wiecie, co to za klawiatura, to mam o tym filmik. Poszukajcie sobie tam w tym.
W filmach moich niedawno publikowanych, poczekajmy, bo tu mamy armor, tak? Mamy jakąś tam manę, to dłużej nie schodzi. Jestem ciekaw, czy wyjdę z tego starting zone już jako 60 level, czy będę musiał coś levelować poza starting zone. X reached. Lapisagos. Już go atakują, Lapisagosa. Ten mu co zabiera? Te baranie przecież to... Czy ja mogę interruptać moimi skrzydłami? Dobra, leczymy się. Ale fajnie, ona do góry ten... super to wygląda. Tysiące, a to... też nieźle. Szybko, szybko leczymy się. Po co wyjść z tego... No właśnie. A, wyszliśmy. War Crash, Achievement Progress, okej. Cut the Chatter Kaddafi? A, dobrze, super. Bardzo fajniutko. I teraz co, mam tu z kimś pogadać? Trochę wkurza, że jakoś nie można przyspieszyć, albo że nie mogę w ten sposób polecieć. Jest ten hypik, jest radość, ale jakoś powiem szczerze, że ten starting zone jakoś tak nie porywa. Nie przypominam sobie lepszego starting zone, w sumie ten goblinowy był fajny. Aha, bo tu ja mam ten, dobra, posz. Sour. Takie buty, okej. Okay. Ale czad. To było fajne. Learn about diving. Okej. Okay. Ha, ja muszę trafić na... A, jest, dobra. Muszę trafić na początku, tak? Czyli muszę zacząć od tego. Aha, okej. Okay. Ascent, tak. A, dobra, fu. Bardzo fajnie. Nauczyliśmy się latać. It's time to train the dragon. Practice or... I teraz znowu palne głupotę, bo nie wiem, bo nie czytałem, nie dowiedziałem się. Jestem ciekaw, czy lata nie będzie dostępne w grze cały czas. Dołącza do mnie Krzysiu, więc z Krzysiem sobie poklikamy, pogadamy. Yo, 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 słyszysz mnie? Słyszę, siema. Siemka, jak tam, zacząłeś już? No ja już zacząłem rano, wiesz, tylko wyłączyłem, bo musiałem chwilę popracować, ale jak patrzę, że jesteś, to mówię, kurwa, to włącz. Miałem ci pisać, ale wiesz co, odpaliłem, bo zrobię sobie kawę, przyjechać ze szkoły i ten, odpaliłem sobie, żeby nagrywać sobie jakiś filmik z tego, zrobić śmieszny, mój śmieszny kanał. Kurwa, zabiję, o, zginąłem. I ten, powiem ci, że spoko, nie, ale co do tego cinematiku, to How I Train Your Dragon i chuj, by Blizzard. No. Druga sprawa jest taka, co teraz mam? Aha. Druga sprawa jest taka, że... Co on, kurwa, jako duch nie lata? Ten starting zone, teraz właśnie gdzie gram, jest spoko. Jest miłe doświadczenie, ale nie ma jakiegoś wow. No ja ogólnie jak tworzyłem postać, bo wstałem rano i sobie pograłem chwilę.
No to kurwa, nie, te draktyry do mnie nie przemawiają. Myślałem, że pawia pierdolny. Nazwałem swoją postać, nazwałem, co to kurwa jest. Moja nazwa się Haszisz. Co to kude jest. Aha. Moja nazwa się Haszisz. Pogram nim, wiesz, nie wiem, czy to się wychodzi ze starting zone dalej, pogram sobie w nim chwilę, ale na pewno będę grał tym paladynem, co stworzyłem, bo jest rewelacyjny. No. Ja właśnie odpaliłem tylko po to, żeby zobaczyć starting zone, nie, i tyle. Ale jak wejdziesz na paladyna, to tam są nowe rzeczy do zrobienia też, nie? Bo te elementale się pojawiły, coś tam. Coś. Aha, no to pewnie za chwilę, czy pewnie se skończę i ten. Ale co, chcesz się przelogować, coś zrobić, czy po prostu sobie klikamy razem i ten? Nie wiem, jak chcesz, nie? Ja tutaj możemy przejść na tamte postacie i razem poszukać tych elementali, albo gadać i wygrać tutaj, nie? Jak chcesz. O, to jest dobry pomysł, tylko że zacząłem questa, więc go skończę. I się za chwilę może przelogować. U mnie jest godzina 10.36, ja muszę o 13 być w łóżku, bo do pracy jadę na 21 do 6 rano, nie? Na 6, na 9 godzin. Ja wychodzę tylko za godzinę niecałą, tak czy siak, bo muszę po Samantę jechać do szkoły. Aha, ty, no to w takim razie co? Okej, okay. Oddam questa i się przelogam. Mamy godzinkę, nie? Dobra, to się oddaję questa, albo nie, oddam go, jak się zaloguję jutro, przelogowuję się na tego, na paladyna. No, unfortunately wczoraj oglądałem tamtego gościa, jednego z tych, kurwa, co Jasik ogląda, nie pamiętam, jak on się nazywa, Belula? Belua, tak? No. To jest ten w okularach, nie? Tak, no. No i robił porównanie klas i Red Paladin w tym dodatku wychodzi słabo, nie? Jak masz te tiery, wiesz, A, B, C, D i tam S na przykład jest super, nie? No. No to on wychodził na C. No w twoim przypadku to jeden chuj, bo i tak nie będziesz gdzieś tam jakoś grał competitive i raidował i w ogóle, nie? Ale powiedział, że właśnie wkurwia go to, że to jest najwolniejsza klasa w dodatku, nie? Że kurwa ruch jest tak ograniczony. Ja się zawsze mogę przelogować na mojego Warlocka, który też jest... No, żeby nie było, Warlock wypadł niżej jeszcze w tym kurwa rankingu. Powiedział, że to najnudniejsza klasa, jaka kurwa istnieje w tym momencie, nie? Tak pomyślałem. Mam tego busa niewykorzystanego, zawsze mogę sobie pierdolnąć ten. Mogę sobie zawsze pierdolnąć jakąś klasę i ją sobie stegować, ale wiesz, że ja jestem noob / lazy kunt. Ale ja tylko tak mówię, graj se czym tam kurwa chcesz. Ja też gram Hunterem, Survivalem, gdzie wszyscy polecają, żeby grać Marksmanem, nie? A ja mam to w piździe, kurwa, więc... Przecież ja będę grał tym, co mi się podoba, a nie kto coś kurwa mówi, nie? Oczywiście, że tak. To ja sobie tak jak ty, może pogram godzinkę z tobą, jak ty pójdziesz sobie, to ja też stąd pójdę i ten, spróbuję sobie popłynąć w Sea of Thieves na tym legendarnym jakimś questie Ateny, zobaczyć co tam kurwa jest. Chodź tutaj do mnie jak chcesz, znaczy najpierw tam musisz zagadać. Aha, dostałeś questa w Ugrimmar teraz, tak, nie? Tak, tak, no. To chodź tutaj, weź te questy, co ja wziąłem i trzeba lecieć szukać jakichś kurwa tych. Na mapie się pojawiały, wiesz, chyba, widziałem coś tam jest, czekaj tylko... Właśnie, aha, ty tu stoisz, no muszę zagadać tutaj z tym typem. Deliver Commander's Orders, Kutakrahi and the Talon's Order, ale gdzie mamy lecieć, kurwa? Tak, pojawiają się Prime Elementals in Northern Barrens, teraz widzę na przykład, no. Nie? Ale zaraz, bo zobaczymy, gdzie ten quest trzeba, kurwa, oddać. Listen to Ebonhold. A, no możesz posłuchaj sobie tego. Okay. Bo on jest czarnym smokiem, nie? Ebonhold. Aha. No, on jest z tego, z regionu, nie? No fakt, no. Oczywiście nie pamiętałem. No, to ci dlatego przypomnę. Po to cię mam, dzięki. The strength of the Horde has always been its people. I am heartened to hear it. Podoba mi się ten Heritage Armor tego Taurena. The Dragon Queen will not abide conflict on her shores. The Horde honors its truce with the Alliance. The reliquary will nie mam włączony, nie masz Wormów? Widziałem cię, jak stałeś. A to może jak jesteś w tym cinematiku, to cię nie widzę. W tym... Możliwe, no. Jak lądowałem, to... No mi się podoba, wiesz, ja ten totem lubię, nie? A tak to no. Tam te kurwa inne piórka, sumka, to tylko sobie gdzieś tam przeplatam, ale totem mi się zajebiście podoba. Ja zdjąłem z głowy to, co miało, bo mi było za dużo tego wszystkiego, ale reszta jest okej. Okay. Kurwa, najbardziej to mnie śmieszy ten Draktyr, co będzie teraz w tym, kurwa,
cinematiku, bo jest... Nie, przyjrzyj się, jak dużo lepiej jest animowany i jak będzie odstawał, kurwa, na tle innych postaci, jak mimika twarzy i nawet oczy mu się ruszają mocno, nie? Już w grze mówisz, tak, o postaci? Nie, o tym, kurwa, co teraz oglądasz? Oglądasz to? Aha, no. No zaraz będzie Draktyl gadał na końcu, to popatrz, kurwa, na mimikę twarzy, nie? Gadał, widziałem, no. To fakt. Ja to nie rozumiem, tego bizarda, kurwa. Kto to robi? To ja... Nie, tam nie chcę od razu narzekać, ale kurwa, tak jak rozmawialiśmy, tyle różnych, kurwa, raz jest na świecie, to oni wymyślili jakiegoś Draktyra, kurwa, nie? No kurwa, gadaliśmy, tu Skarf powinni jakoś rzucić, nie? Ale ten... No. Dobra, czekaj, to muszę coś muszę poklikać, tutaj polecieć. Wiesz co, rozwala mnie trochę? Co ja odpierdoliłem? Że na przykład... Okej, okay, wychodzi dodatek, nie? Moim zdaniem prywatnym, też nie chcę narzekać, ale jakieś prywatne zdanie powinno być tak, że jakaś... Czekaj, przerwę ci, gdzie lecisz? Nie wiem, to mam, muszę zrobić czyj, Explorers Recruited i... No to ja też to mam, to poczekaj na mnie, kurwa. Aha, sorry, bo ja myślałem, że to zrobiłeś już. Nie, ja tylko tamto zagadanie ci prosiłem, żebyś dobra, zrobił, nie? Dobra, to stoję. A tu już jesteśmy razem, dobra. No i mów. Chodzi o to, że nie chcę też narzekać, ale tak, jak robi, przygotowują dodatek nowy, nie? I już animują nową postać, jak tego Draktyra, to jakaś ekipa powinna update'ować animacje starych postaci. Zajmować się właśnie, że z każdym dodatkiem powinien wejść jakiś lekki update, na przykład grafiki, animacji starych postaci. Wiesz, o co mi chodzi? No wiem. Ale może za dużo wymagam, no. Czy oni zrobią, wiesz, ja nie będę narzekał, bo dobre poprawki zrobili, te animacje nie są złe, nie, ale kurwa tak, no zgodzę się z jednej strony z tobą, bo później wchodzi taki Draktyr i ten Draktyr mocno odstaje, kurwa, od tej reszty, nie? Dokładnie, no. Zobaczymy, no może będzie fajny dodatek, na razie jestem wkurwiony, bo dla mnie ta rasa to kurwa, no nie wiem po co to w ogóle, kurwa, kto o to prosił, kto kurwa o to prosił, o to jest moje podstawowe pytanie, gdzie, bo oni powinni słuchać tego co ludzie chcą, nie, więc tak. Moje podstawowe pytanie jest kurwa, kto kurwa prosił o Draktyra, nie? Tak jest. Jaś pewnie kurwa. Nie, wpierdolmy jakikolwiek film, byleby był, nie? Tak. Gdzie dopiero rozmawialiśmy, że takie w Battle for Azeroth były zajebiste cinematiki te z Surefangiem i w ogóle, i to nie były startowe, tylko to były takie w grze wrzucone, nie? Aha. A startowy cinematic w Warcraftcie to jest dla mnie, kurwa, coś kluczowego. One muszą być takie, jak jest w Warlords of Draenor, gdzie ja mam siku w majtkach, albo jak w Lich Kingu, gdzie mam siku w majtkach, kurwa. Nawet Cataclysm jebany mi się podobał. Pandaria też mi się podobała, nie wiem, chuj mu chodziło z tą Pandarią, nie? Tak, no. A tu jest cinematic startowy, który nie wnosi nic i podjarałem się wczoraj, jak to wysłaliście, bo mówię, o, dali drugi, ten drugi na pewno będzie taki wyjebany, że ja pierdolę. I jeszcze gorszy niż ten pierwszy, nie? Dokładnie. Aha, tu trzeba wejść do góry, czyli... Dokładnie, tak. No, to się z tą zgodzę. I did not expect to see you again so soon, my friend, after you'd answered the call of the Isles. Something has happened, Khadgar. Something terrible. Galakos, tell me. It all happened so quickly. And Rathian, young as he is, bravely or perhaps foolishly tried to stop it. But he was too late. The Tempest had already been unleashed. She let me live with a message. They are coming to cleanse the world of the Titan's stain. Alexstrasza, who is she? What is she? She is Razageth, youngest of the primal incarnates. Incarnates? Four dangerous adherents of the elemental forces. At the dawn of the Aspects, our flights embraced the Titan's gifts. They did not. The war that followed was
Oglądasz? Unimaginable. And it took all of our strength combined to banish them. If they were so dangerous, why were they not destroyed? I hadn't the heart to do it. We were once. Widziałeś filmik, który kilkanaście godzin temu wrzucił Asmongold, jak się podniecał z ciskami, ale straszy? Nie. Must be made anew. Our queen is determined, Khadgar. But we've only just begun to find who we are again. And I fear... Co jest, kurwa, zacina mi się jak skurwysyn ten film. We may never get the chance to see our future secured. Ten Khadgar też mnie kurwa chyba. Nie, wiesz, nie ma opinii do niego. A taki jest, właśnie o to chodzi, że jest nijaki, o. Nie masz opinii, bo jest nijaki, kurwa, nie? Ani cię nie porywa, ani cię może nie denerwuje, nie? No jest taki neutralny, aż za bardzo chyba. No. Enter Ultaman in Badlands to discover the cause of disturbance. Już, kurwa, mi like. From Nemesis Active Primas. O, i drugi quest, żeby rozpierdolić te... Elementale? Primal Apaki. Nie, te Primal Apaki, żeby zebrać 10 mołtów. Aha, okej. Okay. Czekaj, to jakieś trzy questy. No właśnie, bierz je. Tylko teraz najważniejszy jest tutaj, widzę, poczekaj. To jest... Trzeba oddać w dole chyba, tak? Nie, wszystko jest na górze. A, no, poczekaj, masz rację. Nie, nie, wiesz co, bo nie, pokazuj mi... tu jest, tu stoi. Na górze stoi. O, jest tutaj, no. Szakra. Bo to jest... A, ona ma jakieś, kurwa, za te mołty, które zbierzesz, widzisz, można zbroję kupić. Nie, pokaż. O. A, tak, no, za... Aha, czekaj. A to będzie za te mołty, które będą lecieć, wiesz czego, z tego... Z tych. Z tych stormów, tak jest zawsze, nie? Zawsze jest jakiś gear. No, ciekawe tylko czy... Takie klasyczne, ciekawe czy mi się uda po prostu acetoblutu chyba. Okej, co, lecimy gdzie? Tam? Stay a while and listen. Gdzie lecimy? Do jedynki, gdzie tam ci pokazuję jedynkę? Tak, tylko poczekaj, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Gdzie jest ten tutaj? Kurwa? Gdzie jest Uldaman? Bo już zapomniałem, kurwa. Jezus, Uldaman był... Badlands. Po drugiej stronie. A co, mamy tam jechać? No nie, choć pierdolniemy najpierw jedną tą lokację z elementalami, zobaczymy o co chodzi, nie? Ale drugi quest mówi, że mamy Disk of Tyr Memories Recovered, nie? I on jest w Uldaman, więc musimy rozpierdolić Uldaman. Aha. Więc będziemy musieli tak czy siak do Bandlac się udać, nie? No. A, już wiem, co muszę, kurwa, zacina, bo mi pobiera jakieś, kurwa, dane. Aha. Nie wiem, ty oglądałeś coś z tej gry już wcześniej? Jakieś tam te update'y z alfy? Bo jestem ciekaw jednej rzeczy. Nie. Czy na przykład... Aha, bo jestem ciekaw, czy Evoker będzie miał opcję DPS-a, heala i tanka, czy tylko będzie DPS-a? Tak, ojej, kurwa, oglądałem w ten temat, ale nie pamiętam, ale on miał chyba... Kurwa, nie wiem, czy on nie miał aż czterech drzewek, wiesz? Tak? Okej. Okay. I że, jakoś był tam że jakoś dojebanie tam było, nie pamiętam, coś tam było dziwnego, że albo miał dwa, albo miał cztery, jakoś miał inaczej niż wszyscy, ale nie pamiętam. Aha. Powiem ci szczerze. Nie byłem w ogóle, kurwa, zainteresowany za specjalnie team Evokerem, bo jak, jeszcze jakby to mogła być inna klasa, ale na razie widzę, że chyba tylko Draktyr może być. Aha. Ja ten, nie oglądałem po to, żeby sobie jak najbardziej zostawić Virgin Experience. Ale ten, jestem ciekaw, jak będzie wyglądało latanie w tej nowej krainie. Latanie wygląda super, to ja oglądałem. Mnie nie rusza akurat takie coś, że se tam obejrzę, nie? Tak. Więc latanie będzie polegało... Nie wiem, czy to... Widziałeś w ogóle coś z latanie? Tak, jak się lata, ale chodziło mi o to, czy będzie można latać w krainie, czy trzeba będzie coś odblokować, jakiś achievement, czy coś. Co oni tu, kurwa, robią? Powiem ci tak, moim zdaniem, nie? Bo nie wiem,
ale głupie by było, jakbyś oparł dodatek na smokach i lataniu, gdzie byś nie miał latania, kurwa, od zaraz. To byłoby głupie, masz rację. No byłoby w chuj głupie, nie? No kurwa, dodatek opiera się, chwalą się w ogóle tym lataniem. Czemu, kurwa, cały czas oni są szarzy? Bo, kurwa, musisz sobie znaleźć jakiegoś, którego jebniesz. O, już, widzisz, kurwa... Ale we w jednej frakcji to powinno być okej, przecież, kurwa, co im to odpierdalają? No właśnie. Ale to jest chyba jakiś alien, a czy nie? Nie. I chuj, no to weź nas to, kurwa, zbierz. Kurwa, ktoś ciągle targetuje. No chuj, no nie zrobisz tego, no. Dobra, lecimy do innego? Ach, bo chuj z tym. To ja lecę na południe. Lecę za tobą, no. No uważam, że to była taka moja opinia, ale uważam, że to było głupie, gdzie się tym lataniem podniecają, pokazują na każdym filmie, jak to się będzie zajebiście latać, nie? No. A nagle by ci latania nie dali i byś musiał czekać, aż będziesz miał max level, więc podejrzewam, że będzie od razu. Zresztą tych pedałów wszystkich, co tam oglądałem, jakieś właśnie jak grają w betę czy coś, bo coś tam oglądałem, może nie dużo, ale oglądałem, no to latali od razu, nie? Nie było jakieś tam. Aha. Więc pewnie jakoś szybko to odblokujesz. O, i tutaj jest, kurwa, widzisz? Wszystkie ludzie polecieli do pierwszej lokalizacji. Nie? Aha. A tutaj wygląda, jakbyśmy mieli spokój. Pytanie tylko, czy te raptory to są te, kurwa... Tak, są to raptory. Są, dobrze, okej. Okay. No to widzisz, ludzie są pedały, kurwa, nie? Polecieli do pierwszego wszyscy. Dobrze, a ci? Ja jestem ciekaw, czy ci? Chyba wszyscy w tym zonie są ci od questa. Zobaczymy. Tak mi się wydaje, tak. Bo widzisz, wiesz po czym poznasz? Zobacz ile życia mają, jak ich napierdalamy. Przecież jakbyś był w normalnym Barents, tak, jakbyś tutaj one-shotał wszystko, nie? Aha. Mówisz, że ci się kurwa Paladyn spodobał, tak? Moja ulubiona kurwa klasa, a ja właśnie kurwa po tylu lapach chyba go odpuszczę, nie? Ale grałeś dużo, a ja nie, nie? Ja grałem cały czas Warlockiem. No tak, tak, oczywiście, że tak. Ja teraz rozważam bardzo mocno tego Huntera, ale jeszcze Shaman wchodzi mi w grę, bo no ja uwielbiam healować i Hunter mnie trochę ogranicza, a Shaman ma to i ma też fajny DPS w Enhancement, więc się zastanawiam, kurwa, czy Shamanem nie zagrać. Ja mam Shamana wylewelowanego akurat, więc... Kurwa, jeszcze muszę ten zmienić w młodym build, bo mam ten swój, że nie ogarnąłem tego. Do levelowania to ja bym na twoim miejscu popatrzył na Icy Veins, na pewno jest jakiś build na AOE, nie? No. Właśnie to co mówiłeś, że sobie zrobię dwa, na single target i AOE, no, nie? Bo widzę, że on ma w talentach teraz Divine Tool, taki skill, który był normalnie z Covenantu w Shadowlandsach, nie? A ten skill na przykład w AOE to jest Mistrzostwo Świata, kurwa. Ja w Hunterze zrobiłem taki build AOE, to jak wpadam w dungeona stary, dlatego ja mam zawsze taki wysoki DPS Hunterami, nie? Aha, okej. Okay. Bo napierdalam w AOE jak pojebany właśnie. Takie trochę, tak patrzę tutaj, czy coś tu można zrobić. Takie ty, jakaś czaszka się pojawiła, gdzieś? Nie. Włącz mapę i jest Primal Storm, Northern Barents, dawaj, lecimy tam zobaczyć to. W sensie takim mnie chodzi, że to jeżeli chodzi o to, że ja mam tu przylecieć i zebrać 10 motów z mobów, to trochę takie chujowe, co? Niby tak, zobaczmy co jeszcze co dalej będzie to oferowało, co się będzie rozwijało, nie wiem, ale jako wiesz, jako farma na zbroję, no to powiedzmy, że nie do przeżyć, nie? No okej, okay, tylko że ja tych eventów już przeżyłem kurwa z 6, nie? I one zawsze coś tam wnosiły, nie? Jakieś aha, szkielety się kurwa pojawiały, coś tam, jakiś bossik, kurwa. A tutaj tak, przylecieliśmy, zbiliśmy 10 raptorów i odlecieliśmy, nie? Nie jakiś portal byś zamknął albo coś, kurwa, wiesz, no coś żebyś musiał zrobić, nie? No. A tu było tak, przyleć, pobij, wyspier dalej. Kapisz, co to jest, kurwa? Okej, może ja za dużo wymagam, kurwa. Czaszka już się, kurwa, to był patch, to był Elemental Fireball, wish boss, ale już go ujebali. Chyba, że się zrespawni jeszcze, poczekamy, co? A ty walczysz tutaj z nimi? No napierdalam, żeby zobaczyć, co z tego będzie. Może jak się rozjebie jakąś ilość, to ten Elemental przyjdzie, no nie wiem. To co oni to robią. Bo jak dla lutu. Ty, dostałem jakąś zbroję. 260 z tego trashu. No to kurwa 252. No to taką jak z tą co można kupić. No co ty, no to może warto jednak ten trash napierdalać. Jest typ. Ma 100% health, bo tu nikogo kurwa nie ma.
A czemu ty już tam jesteś, kurwa? Ja jestem w połowie drogi. Aha, no bo ja leciałem swoim montem 310 tego. Musiała być dużo krótsza droga, bo ja mam 310, też i z tych kurwa lecę od portalu, to jeszcze kawał drogi. Ja powiedziałem po prostu na skos, wiesz? Słuchaj, mnie tam już aluchy dwa razy mknęły, no co najmniej. I ja prawie ten, ja też, ale musiałem odlecieć na bok, żeby mnie kurwa, żeby się uleczyć, wiesz? Dlatego ja pierdolę tą czaszunię, okay. Bo to jest ich i idę do tego ulda mam tam. Znaczy na razie to biegnę jako duch, kurwa, bo nie ma latania przecież. Czekaj, udało mi się kurwa, ej. Udało mi się, walimy teraz tego lorda, wiesz? Ale komu się udało? Ale Horda tam jest? Aliancie, ale ja mu zadałem kilka obrażeń, ale zamrozili mnie, jebać to. Ale mnie zabili, kurwa. Zabili mi też teraz, ale wiesz, no, może to są na głód chociaż, nie? I chuj, to jest stara kraina i teraz muszę kurwa tam zapierdalać z buta, nie? Tak, jeszcze trzeba biec, dlatego kurwa, no nie mam. Mam jeszcze 10 minut, więc nie wiem, czy nie lecimy na. Lecimy, więc tylko daj mi się zrespawnąć, ale muszę tam dobiec, kurwa, niestety. No ja też biegnę. Kurwa, nie wiem, czy mam nadzieję, że zdążymy jakoś. On już prawie pada. No ale. Od kuja tu hordy. Już Alliance, kurwa, może strzeć pałkę. Ja go jebnąłem, więc może mi zaliczy, kurwa. Może. No i. Mega dużo. To jest to, że nie zagrywali teraz. I jako duch muszę zapierdalać. Aha, tu jest to. Może uda mi się jeszcze na jakiś kurwa jeden. Nie uda mi się. Ale mam. Mam. Dostałem jakiś kurwa questi ten nawet. Sigil of Storm. Też mam. Accept. Dostałem no, armor. Strasznie mylej. Czekaj, mogę lecieć. Uwaga, ulec. Odleciałem, dobra. Gdzie jest ten Udlaman kurwa? O tej. Gdzie ty jesteś? Tam. Też lecę. Coś mi też wypadło. Shouldersy. Okay. Use combine the mind private fire water storm and earth create the unstable elemental camouflage. Confluence, kurwa, jakieś trzeba zebrać elementale, czyli widzę, że są różne. Są ogień i water, storm, earth and. No. Gdzie jest to kurwa wejście? Tutaj gdzieś. Gdzieś to było, kurwa. O jest tutaj, no. Ale są dwa, uważaj, bo teraz jest napisane Uldaman i Uldaman Legacy of Tyr. I nas interesuje Legacy of Tyr. Śmieszne, bo wczoraj grałem w Ragnarok i uwolniłem właśnie Tyra, który jest God of War'em w tej nordyckiej kurwa no. Całej, nie? No i też właśnie Tyra uwolniłem. Heroic Difficult Not Available, o chuj tu chodzi. Kto jest liderem? Ty, zmień na normal. Właśnie, normal. A teraz... A, czyli sfarmiłeś tą repę, to szybko tak, ci poszło, no. Tak jak mówiłeś, nie wiem czy godzina to była, tylko że musiałem przerwać, bo tam wiesz, dzieci się obudziły tak dalej, a potem wróciłem wieczorem i to doje bigier, nie? Luz. Okej, jesteś, jestem... Kurwa, nie wiem czy ja mam czas na to. To jest 60 level stary, to chyba musi być... Nie wiem czy jakiś teammate trzeba iść, chodź spróbujmy chociaż. No bo to jest nowe kurwa, ale to nie jest dungeon, mi się bardziej wydaje, że to jest scenariusz. O kurwa, dobra. Pierdol. Dobra, to może jest dungeon nowy. Dobra. To chuj, no... Kost, ja wychodzę ja stąd i muszę spierdalać, bo ja też sobie powiem później. Dzięki, trzymaj się stary. No. Na razie, spoko. Hej. Narka, hej. Tak się zrobi, dobra. Też kończymy w tym momencie, kończę. Może się jeszcze przeloguję na Evokera, która jest godzina 12.11. Za chwilę muszę iść spać, bo dzisiaj na noc do pracy trzeba iść, więc może po prostu spróbuję teraz ten film zedytować i coś wrzucić. A spotkamy się w Azerocie na koniu albo na kocie. Zobaczymy, czy ten dyrektorem będę grał. Prawdopodobnie nie. A gdzie jest mój haszisz? Trzeba go busnąć do góry przez te wszystkie postaci. I zobaczymy, co z tego będzie. Havekar. Mogę go Havekar nazwać w sumie, pasowałby mu lepiej. Może zapłacę i... No zobaczymy, no nie jest zły. Przy tej budowie jest okej. Okay. Jest okej, okay, dobra, nie będziemy narzekać. Ale jak powiedział Asmongold, Alex Trasha jednak nie wycenzurował Blizzard wszystkiego. Booby Sun, można coś popatrzeć. Dobrze, że moja żona tych filmów nie ogląda. I połowy tego, co tu mówiłem, nie zobaczy. Czy ja i tak ten film ocenzuruję.
Zobaczmy. Nie, zostaję tu na później. Coś się źle czuję, jakaś gorączka mi łapie, więc po prostu sobie muszę zażyć jakieś leki, wypić coś i przygotować się do spania. No ale już wylądowałem, to już po prostu polecę zobaczyć, co tutaj się dzieje. Okej. Co tu musimy zrobić? Slain and collect. Easy peasy. Let's get busy. Ale co mam slainować, co mam kolektować? Aha. To. Pszczółki. Pszczółki? Zobaczmy. A, fajne. Pszczółki rzucające coś? Nie, to żuczki są. Dobra, no. Idzie przeżyć. Jest co robić. Chyba jednak nie pogram teraz w Sea of Thieves w najbliższym czasie, żeby sobie uzbroić mojego paladyna i przygotować się na start w Dragonflight. Co ty, żuczku, mi zrobisz, powiedz? Oj. O, i zrypałem, dobra. Wiecie co, kiepsko się czuję, wydaje mi się, że mnie łapie gorączka. Trzeba wypić taki, kurwa, można powiedzieć, brytyjski paracetamol do picia, nazywa się Lemsipi, jeśli mieszkacie w Anglii, to wiecie. Ale potem przed snem zapodam staropolski, babciny przepis, gorące mleko z dużą ilością czosnku i miodu. Będę zionął czosnkiem w pracy, ale co mi obchodzą Anglicy? Ja akurat czosnek lubię tak bardzo, że jadłbym nawet czekoladę z czosnkiem, gdy można było. Dobra. Kończymy. Draktyr zrobiony. Czy będzie w niego grane, to zobaczymy. Ale na sam początek nie jest tak źle. Aczkolwiek jakiegoś mega wow nie było. Nie było, ale myślę, że będzie. Mam taką dobre przeczucie, że to ten dodatek będzie tak samo jak Pandaria. Rozwinie się z czasem i ludzie się przekonają, a potem stwierdzą, że to był jednak dobry dodatek. Pozdrawiam serdecznie, życzę wam miłej gry, bawcie się dobrze i do następnego. Live long and prosper!